Czy chcesz się trzymać odwiecznej ścieżki, co nią kroczyli niegodziwcy, którzy zostali porwani przed czasem, a strumień zalał ich grunt? Mówili do Boga, odstąp od nas. I cóż nam może uczynić Wszechmocny? A jednak On napełniał ich domy dobrem. Księga Hioba, 22 rozdział, od 15 do 18 wersetu. Postawa serca ludzkiego opisana w Księdze Hioba jest tutaj zajmująca. W Księdze Hioba znajduje się interesujące stwierdzenie dotyczące potopu Noego. Opisana jest dominująca postawa przedpotopowców, ludzi, którzy zginęli w potopie. Księga Rodzaju opisuje, jak przemoc i zepsucie wypełniły ziemię w tamtym czasie. Możemy o tym przeczytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 6 rozdział, od 11 do 13 wersetu. Ludzie przed potopem w bluźnierczy sposób mówili do Boga i o Bogu. Nie zaprzeczali Jego istnieniu, mówili: odejdź od nas. Jest to postawa znana z naszych czasów. Jest to postawa znana w naszych czasach. Ludzie wyznają duchowość, ale mówią: nie chcemy, aby ten panował nad nami. Tak mówi m.in. Słowo Boże opisane w 19 rozdziale, 14 wersecie Ewangelii według Łukasza. Kusili Boga, by sprowadził na nich sąd. Cóż im może uczynić Wszechmocny? Człowiek postrzega długie, cierpliwe oczekiwanie Boga jako dowód na to, że nie będzie On sądził tak, jak zapowiedział. Oczywiście wynika z tego, że posłuchali głosu węża, czy rzeczywiście Bóg powiedział i na pewno nie umrzecie. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 4 i 1 werset. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 1 werset i 4 werset. Odpowiedzią Boga na ich lekceważenie było napełnienie ich domów dobrymi rzeczami. Bóg jest dobry i czyni dobro. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Psalm 119, werset 68. Czas Jego cierpliwości, jak czytamy w 2 Piotra 3,9, dobiegł końca i nadszedł potop, zgodnie z ostrzeżeniem. Rozglądając się dzisiaj, widzimy te same postawy u ludzi. Pan Jezus powiedział, że będzie jak za dni Noego przed Jego powtórnym przyjściem. Tak mówi Ewangelia według Mateusza, 24 rozdział, werset 37. Czy chcesz się trzymać odwiecznej ścieżki, co nią kroczyli niegodziwcy, którzy zostali porwani przed czasem, a strumień zalał ich grunt? Mówili do Boga, odstąp od nas, i cóż nam może uczynić Wszechmocny, a jednak On napełniał ich domy dobrem. Księga Hioba, 22 rozdział, 15 do 18 wersetu.